Dzień dobry, witam serdecznie. Przyszła kolejna sprzedaż kolejnej grupy. Także jakoś to pomału nam się kręci. Ten system nasz, czyli grupka co 3 miesiące, jako tako się sprawdza, aczkolwiek są momenty, gdzie się rozjeżdża. Mianowicie między tą grupą, którą teraz sprzedajemy, a tą grupą brakuje jednej grupy. Jest tutaj pół roku różnicy, a powinna być grupa co 3 miesiące, po 6 sztuk. Tak więc tutaj nam jedna grupka wypadła. No i pomijając fakt, że w grupkach były upadki, bo na przykład tutaj mamy 5 sztuk, a nie 6, tutaj też jest 5 angusów, no to właśnie w kolejnej grupie za angusami mamy 3 sztuki zaledwie. Tak więc no jak przyjdzie do ich sprzedaży, to już nie będzie to samo. I tutaj z kolei znowuż 5 sztuk, także no pod tym względem no to ubolewam, że jest jak jest. Ale może jakoś się to w końcu wyjdzie na prostą. Na prostą już wyszliśmy, jeżeli chodzi o samo utrzymanie tego bydła. No bo faktycznie mamy już właśnie tutaj tą przestrzeń pod duże byki zagospodarowaną, czyli są już wykończone w tym roku te wszystkie wygrodzenia. Tak więc tutaj już wygoda tego przeganiania kolejnych grup. Co sprzedaż w sumie, to powtarzam, ale może dołączają osoby, które jeszcze tego nie oglądały u nas. Więc grupy do sprzedania są zawsze w tym końcu. Tu są najstarsze byki i tak po prostu przeganiamy z grupy na grupę. Się przesuwają o jedno stanowisko. Z tego względu, że właśnie zawsze stąd wyjeżdżają tutaj przez te drzwiczki. Także tak to wygląda. A dlaczego taki system, grupa co 3 miesiące, to też już wspominałem nieraz, więc powtarzając na szybko, po prostu wygodniej nam się tym zarządza, łatwiej nam się tym zarządza, jest mniejsze prawdopodobieństwo jakiejś wtopy. Mówię tutaj zarówno o cenach, czyli na przykład gdybyśmy byli zmuszeni sprzedać bydło, bo na przykład kończy nam się już pomału zapas paszy, no i doszłoby do tego drastyczny spadek cen, no to całą taką dużą grupę musimy wtedy sprzedać. A tak to jesteśmy stratni tylko na tych 6 sztukach, licząc, że kolejne grupki będą już jakoś może się stabilizować i będzie to wyglądać coraz lepiej, jeżeli chodzi o ceny, choć rynek tak naprawdę jest często nieprzewidywalny z różnych względów. No i też jeżeli właśnie kupujemy bydło z różnych źródeł, no to wiadomo, tam się jakaś jazda zaczyna, w kolejarza się bawią. Jeżeli kupujemy bydło, no to wiadomo, czasami może zdarzyć się partia, tak jak u nas się zdarzyło, że przywiozą coś ze sobą, no i wtedy szkoda, gdy z grupy powiedzmy 40 sztuk musimy się pożegnać z połową, dajmy na to, więc to boli. Choć tutaj też to bolało, strata z 6-4 cielaków, no ale nie jest to właśnie aż taka duża skala. Na minus jest to, że po prostu mamy mniejsze pole do negocjacji cen podczas sprzedaży takiej małej grupki. Ale myślę, że tutaj też jakoś można temu zaradzić i jakoś się dogadywać. Dobra, to tyle słowem wstępu. Grupa prezentuje się tak. Jest to chyba jedna z ładniejszych i fajniejszych grup, jakie miałem. Nie wiem, czy nie najlepsza, jaką do tej pory udało mi się odchować. Z tego względu, że praktycznie nie było tutaj żadnych problemów, żadnych przygód. Były kupione, były odpojone, bo to są jeszcze byczki, które odpajaliśmy. Tak więc no, przez ten cały czas sobie po prostu spokojnie rosły, aż urosły. Także naprawdę bardzo fajna grupa. No i jeżeli chodzi o sam wygląd, no to też wydaje mi się, że byki niczego sobie, nie są to jakieś wieszaki. Wiadomo, że perfekcyjne w moim mniemaniu nigdy nie będą, bo zawsze będzie czegoś chyba brakować. Tak samo tutaj zobaczymy, waga zweryfikuje, ale wydaje mi się, że są całkiem ok. Są to mieszańce, zresztą tak jak widzicie po naszej oborze, u nas wszystko są to mieszańce, tutaj jakieś coś z Belgiem,
gdzieś tam mieszające z Simmentalem. Tam mamy coś a la Angus, bo to czysty Angus też na pewno nie jest. Także no to co widać, to jest. No i jeżeli chodzi o tą grupę, to cielęta, te byki jako cielęta zostały zakupione w Ekonaturze. Tutaj już też będę mówił co i jak było robione. Zresztą można się cofnąć do filmów z początku, jak to wyglądało z ich zakupem. Także były odpajane, mleko Josera na sam początek wjechało, musli CJ-ka. No i później, jeżeli chodzi o żywienie, kiszonka z kukurydzy, siano kiszonka, kiszonka z żyta zwykłą i wysłodki. No i do tego pasza treściwa w oparciu na zboża, czyli przeżyto, jęczmień, owiec z dodatkiem śruty rzepakowej oraz śruty sojowej. To nie jednocześnie, ale czasami po prostu jak nie było dostępnej śruty rzepakowej, to braliśmy śrutę sojową. No i jakieś tam premiksy witaminowe, to wiadomo. Także tak to się prezentuje. No i z racji, że sprzedajemy na żywą wagę, bydło wchodzi pojedynczo na samochód, to zawsze sobie te wagi spisuję, żeby tak dla własnej satysfakcji mieć to jakoś pod kontrolą. No i druga rzecz, to sprawniej to wszystko później idzie. Wiemy, ile to wszystko ważyło. Wypisanie kwitu faktury też jest wtedy zdecydowanie szybsze. Tak więc, żeby później na wadze nie zaglądać im, tak jak tutaj temu, gdzieś tam pod sierść między uszy, który to jest numerek, to zrobię to teraz, także na wadze już to będzie szło szybciutko. I tak, jeżeli chodzi o tą grupę, no to są one w wieku 21 miesięcy, około 640 dni średnia. Tak to się prezentuje. I przejdźmy może już właśnie do spisywania i nazewnictwa ich jakoś, żeby łatwo było rozpoznać. Końcówka kolczyka 674. 674. Ty będziesz po prostu brązowy, bo jesteś brązowy. Ja to w ten sposób zawsze nazywam. 20 miesięcy, 634 dni. Dokładnie. Ty, kolego, obok, biały, bez rogów. Końcówka 974. 974. Tydzień starszy od tego zaledwie. I ty będziesz po prostu biały. Bez rogów. BR. Dobra, to mamy. Idziemy na zewnątrz, bo nam chłopaki uciekły. Idziemy na zewnątrz, bo nam uciekły. Trochę tu jeszcze pozostałości po zimie. Mam tu na myśli bagno, które jeszcze nie do końca wyschło, ale już jest zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o potencjał, to chyba ten byczek ma największy potencjał, jeżeli chodzi o wagę. Bo wydaje mi się, że z całej grupy jest największy, no ale to wiadomo, zostanie to zweryfikowane. I ty masz końcówkę kolczyka, koleżko, 574. 574, środek stawki i ty będziesz łaciaty. 474. To jest najmłodszy. Ty będziesz po prostu HF, bo taki jest a la HF, więc ty będziesz HF-em. 388. 388. Ten koleżka jest najstarszy. I nie wiem, czy przypadkiem nie jest też i najmniejszy w sumie. Chyba, że ten HF. To znaczy najmniejszy jest ten gumiś, ale on jest ładnie zbudowany, po prostu jest niski i krótki. Dobra, to tamten... Ty będziesz, kurczę, wiking. Już był kiedyś jeden wiking. Jak u nas byk ma duże rogi, to jest wiking. Albo bizon. No i ten czarnulek. Czarnulek zgubił kolczyka ostatnimi czasy, bo zaczynają się nam naparzać. Na szczęście duplikat przyszedł, więc uszko się poprawi i wszystko pojedzie tak, jak ma być. Mam nadzieję, że do jutra żaden kolejny kolczyk nie zginie. I ty będziesz czarny po prostu. I nawet teraz właśnie obrządzając statem zauważyliśmy, że w sumie jak zaczynają tak już wariować, wściekać się, to przychodzi moment na sprzedaż, bo praktycznie każda grupa, którą sprzedajemy, ma plus minus te 21 miesięcy i faktycznie te 20 miesięcy to jest ten czas, kiedy no już mocniej ta palma zaczyna im odbijać. To wiadomo, te mniejsze też się wściekają, ale to jeszcze nie jest tak poważna sprawa, jak tutaj 700 kilo skacze i mało obory nie rozniesie. No to zaczyna się robić groźnie.
Odnośnie właśnie wieku sprzedaży, no to tak jak mówię, mniej więcej sprzedajemy w wieku 20-21 miesięcy. Najstarsze sztuki na ten moment, które były sprzedawane, miały 24 miesiące. Z tego co tutaj patrzę, tato jak jeszcze kiedyś sprzedawał, czy to HF-y, czy później jeszcze jakieś mieszanki, to zdarzało się, że przetrzymywał nawet do 27 miesięcy, no ale ostatnio właśnie 24 to jest maksimum, a tak średnio wychodzi 20-21, co uważam, że jest optymalnym terminem sprzedaży. Wiadomo, to nie jest też idealna recepta dla każdego, bo różnie to może być. Trzeba po prostu sobie przeliczyć, czy warto dalej je karmić, tracić pieniądze na to karmienie, bo ta pasza przecież też kosztuje, a tak naprawdę te ich przyrosty już nie przynoszą tak dużego rezultatu i po prostu czasami bardziej się opłaca szybciej sprzedać, a mniej stracić na paszy. Jeżeli chodzi o średnią wagę, to fajnie jakby to się zakręciło coś w granicy 730-740 kg za całą grupę. Tak myślę, to 750 jakby średnia wyszła, to już by była naprawdę rewelacja jak dla mnie. No i co? I fajnie jakby też kolejny rekord padł. Tam patrzę właśnie na tego łaciatego. Jakby było te 801 kg, rekord zostałby, mój osobisty rekord zostałby pobity, także byłoby też świetnie. No i co? Te byczki wyjeżdżają jutro rano, kolejne za pół roku, także może już teraz nie będziemy przedłużać i widzimy się dosłownie za sekundę już z podsumowaniem. No i jak widać, jesteśmy już po sprzedaży, byczki zostały przegonione, został wyrzucony stąd dobornik, co niebawem będzie w osobnym filmie, bo całą akcję nagrałem. Także ten ostatni kojec czeka na przegonienie tych trzech cielaków, ale to zrobimy dopiero po majówce, na spokojnie, tam jeszcze mogą sobie postać. No a tutaj chłopaki mają siestę, mamy południe, więc pojadły i sobie leżą, przeżuwają. No, a co do tych wyników, które wyszły, no to wyszło mniej więcej tak, jak się spodziewałem. Może ta średnia waga ciutkę niższa niż to, o czym mówiłem, ale nieznacznie niższa, więc przyjmuję, że jest mniej więcej tak, jak się właśnie spodziewałem, że będzie. Do rekordu niestety parę kilo brakło. Ale biorąc pod uwagę fakt, że były to byczki w wieku 21 miesięcy, to może gdyby faktycznie przetrzymał do tych 24, tak jak to maksymalnie u nas wygląda, to wtedy ponad 800 by było. Z tym, że no, trzeba też kalkulować, czy jest sens po prostu dłużej trzymać dla wagi, czy po prostu lepiej z mniejszą wagą sprzedać wcześniej. To już indywidualne podejście każdego, tak żeby każdemu się to jakoś opłacało, bo wiadomo, pasza też kosztuje i ten czas, praca przy tym bydle. No ale już nie przedłużając, przejdźmy do tego, co nam wyszło. Tutaj po prostu powiem tak jak jest, zresztą jak co sprzedaż. Najstarszy, będą podawane byki od najstarszego do najmłodszego. Najstarszy był Wiking, on ważył 700 kg. Cena jaką uzyskaliśmy za wszystkie byki to 13,20 brutto za kilogram, sprzedawane na żywą wagę, potrącenie 6%. Czyli 700 kilo po potrąceniu, jego wartość to 8685 zł. Spędził u nas na gospodarstwie 608 dni, tak jak zresztą cała grupa 608 dni spędziła. Koszty jakie przyjąłem dla wszystkich byków w tej grupie, to jeżeli byśmy liczyli po cenach rynkowych, czyli no, tak jakbyśmy wszystką paszę kupowali, to już też nieraz tłumaczyłem, jak to wygląda, więc stali widzowie będą wiedzieć, o co chodzi. No to mimo tej inflacji, którą mamy, no cena, którą otrzymaliśmy teraz, też była te parę groszy większa niż było to ostatnio. Tak samo nie wszystkie pasze, które produkowaliśmy, miały ten wyższy nakład, bo tutaj no na przykład produkcja kiszonki z kukurydzy, dajmy na to, było to robione trochę po taniości, bo takimi właśnie wspólnymi wioskowymi siłami, wiadomo, że pracy było więcej i ten czas poświęcony był większy i to też jakby kosztuje. Natomiast na przykład folia, no poszło, drugi raz była używana ta sama folia do okrycia pryzmy.
Więc tutaj na tym też trochę oszczędzaliśmy. Rolki folii do sianokiszonki, jak już przy folii jesteśmy, to też mamy zapas, więc też nie musieliśmy kupować, nie musimy kupować teraz na wiosnę tak samo, bo nam jeszcze chyba troszeczkę zostało. Więc to też było po tych starych cenach kupowane, więc na tym też już jest no minimalna, bo minimalna, ale jakaś oszczędność, prawda? No jakby się tak zagłębić, to jeszcze by tam parę rzeczy się doszukał. No ale mniejsza o to. Przyjmuję po prostu z tego mniej więcej, co tam sobie wyliczam, że koszt po cenach rynkowych to 70% wartości byka. Czyli właśnie jak za byka dostajemy 10 tysięcy, to po cenach rynkowych 7 tysięcy kosztuje jego utrzymanie, czyli na czysto wychodzi 3 tysiące. Natomiast po kosztach własnych, czyli po prostu te fizyczne złotówki, które wyciągamy z kieszeni płacąc za paszę, za to, co dokupujemy tutaj do gospodarstwa, no to wyszło mniej więcej 50%, bo grupa była dosyć fajna, nie było z nią problemów na starcie, nie było żadnych upadków, chorób ani nic, więc ten początkowy okres, mimo że było odpajanie, był może i nawet ciutkę tańszy. Oczywiście w to wszystko jest wliczony już zakup cieląt, więc nie odejmuję od tej sumy za tą grupę pieniędzy na kolejne cielaki, bo po prostu koszt zakupu tych byków, które były sprzedawane, już jest to wliczony. Także przyjmuję, że mnie wyniosło połowa wartości byka, czyli jeśli właśnie 10 tysięcy dostałem za byka, no to 5 tysięcy tych właśnie takich fizycznych złotówek, jak ja to mówię, wyłożyłem. Więc takie są koszty własne. No i zysk po cenach rynkowych to 2600 za tego Wikinga, a po kosztach własnych 4300. Potem był czarny, czarny ważył 687 kg, czyli nie wszystkie miały 700. Za niego dostaliśmy 8,5 tysiąca. Tutaj zresztą wam się wszystko wyświetla, więc może już nie będę czytał. Wszystko jest do przeanalizowania. Na koniec podsumujemy sobie grupkę, jak to wyszło. Łaciaty ważył 778 kg, czyli brakło te 22 kg do równych 800. Także jakby go jeszcze 2 miesiące przetrzymał, to raczej by było. No ale cóż, trudno się mówi, może innym razem. I za niego wyszło 9650 zł. Potem biały ważył 730, czyli 9000 zł. Przychodu za niego było, czy wartości. Brązowy ważył 737 kg i za niego było 9150 niecałe. No i ten Ala HF, który był najmłodszy i najlżejszy, 686 kg. Za niego też dostaliśmy 1320 i wartość po sprzedaży tego byka to 8500 zł. Czyli w sumie poszło 4 318 kilogramów bydła od nas, czyli sumując tą wagę wszystkich sztuk, co średnio przekłada się na 719,7 kg, czyli to parę minut temu, co opowiadałem, czego się spodziewam, to niewiele się pomyliłem. Waga netto 676,5 kg średnia, no i tutaj wartość całej grupy to 53 500 zł. Czyli średnio za byka wyszło niecałe 9 tysięcy złotych, co wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoitym wynikiem. No i tutaj koszty według cen rynkowych dla całej grupy to około 37 tysięcy 500 złotych, no a po cenach własnych 26 tysięcy 780. Tak to się rozkłada. Czyli zysk na całej grupie, odliczając właśnie te koszty po cenach rynkowych, to 16 tysięcy złotych. Tyle na czysto dostaliśmy za te byki i tutaj też za chwilę jeszcze o czymś powiem. 16 tysięcy na czysto za tą grupę, chyba że liczymy sobie, bo tutaj są zwolennicy też liczenia po kosztach własnych i po cenach rynkowych, czyli na przykład słomę, którą zużyjemy, mimo że jest z naszego gospodarstwa, no to liczymy tak, jakbyśmy kupowali, czy też tak, jakbyśmy ją mogli sprzedać. Więc wszystko, co zużywamy do hodowli tego bydła, do chowu bydła, liczymy tak, jakbyśmy to kupowali. To są właśnie te koszty rynkowe, więc
no tu wyszło 16 tysięcy złotych na czysto, co na sztukę daje 2700 niecałe. No i licząc po kosztach własnych, to zarobiliśmy na nich 26 780 zł, czyli średnio na sztukę 4400 zł zysku wyszło. No i ta kwestia, o której chcę tutaj wspomnieć, tylko nie wiem, czy się nie zagmatwam i czy zostanę dobrze zrozumiany. Mianowicie są komentarze, że średnim interesem jest chodzić 2 lata przy byku, jeśli zarabiamy na nim tylko 4000. Wiadomo, jeśli miałbym trzymać 1 czy 2 sztuki, no to faktycznie taki interes jest no, średnio opłacalny tutaj, już tak optymistycznie mówiąc nawet. Ale ja to traktuję inaczej. Z racji, że kupujemy bydło cyklicznie, czyli no staramy się co te 3 miesiące kupować, wiadomo, że gdzieś tam grupka wypadnie, bo jakieś tam zdarzenie finansowe było, czy gdzieś tam są jakieś upadki, no to u nas na razie to kuleje, tu się przyznaję. Ale jeśli już to się będzie jakoś kręcić, mam nadzieję, w przyszłości, no to co te 3 miesiące będzie sprzedaż, czyli tu już zaczyna się robić pewien cykl. No i można powiedzieć, że tutaj zaczyna się robić taka jakby produkcja, tak? No w stosunku do zwierząt trochę nieładnie to brzmi, no ale de facto takie są realia. Nie kupujemy całej obsady obory naraz i chodzimy przy tym 2 lata, czekamy na tą sprzedaż, tylko ta sprzedaż jest właśnie cykliczna i w roku jesteśmy w stanie w tych najlepszych warunkach, czyli jeśli nam nic nie padnie i wszystkie 4 grupy zostaną kupione, no to będzie sprzedawanych 24 sztuki rocznie. No i te 24 sztuki sprzedawane w ciągu roku, średnio po te 4000 licząc, chociaż nawet można by i po 3000, dajmy na to uśrednić to sobie, no to już bądźmy tymi optymistami po 4000, no to 24 razy 4 to mamy 96 tysięcy dzielone na 12, to tak optymistycznie brzmi. Ale no, realia są u nas na tą chwilę trochę inne i po prostu dążymy do tego, żeby to w końcu było te 24 sprzedane sztuki w ciągu roku. I no, mam nadzieję, że zrozumieliście mnie, o co chodzi. Ja nie patrzę na to, że chodzę przy byku 2 lata i po 2 latach mam tyle pieniędzy za pracę przy nim. No niby tak to wygląda. Ale ja to traktuję jako cykl, bo ten byk, ta grupa nie stoi jako jedyna, tylko zaraz za tą grupą jest kolejna grupa, która też będzie sprzedawana. I ja po prostu traktuję tą całą hodowlę, te wszystkie grupy jako całość, jako cykl, jako pewną produkcję, można tak to powiedzieć i w ten sposób to sobie w głowie układam. Może sam siebie oszukuję, nie wiem, ale ja, my to u nas tak widzimy. Także tutaj podsumowując już, przyrost dzienny wyszedł w końcu fajny, bo najniższy to miał kilogram dziennie równo, a najlepszy miał, tutaj widzę, kilogram 15, więc wszystko powyżej kilograma, więc wyszło nie najgorzej. Także ja z tej grupy jestem jak najbardziej zadowolony. Jeżeli chodzi o sam okres hodowli, to nie było z nią problemu. Nie hodowli, tylko chowu, bo tu też jest różnica. Więc były to byczki bezproblemowe. Jak na te 21 miesięcy to ważyły dosyć spoko. Wiadomo, tutaj genetyka też będzie robić swoje. No i cena też nie była najgorsza, więc wyszło nie najgorzej po prostu. I sprzedawane były tam, gdzie zwykle, ubojnia, kowal. Tutaj też z nimi współpracujemy, fajnie to wygląda, szybkie płatności, na czym nam też zależy, na to też patrzymy, bo tutaj też była sytuacja kiedyś. Sprzedaliśmy innemu skupującemu i tato musiał 3 miesiące za swoimi pieniędzmi dzwonić i się upominać. Także tutaj z tym jest bez problemu, są wiarygodni. No i co? I tyle w sumie. Powiedziałem, jak to wyglądało. Czarno na białym, kawa na ławę. Tak to wygląda w naszym wypadku. Wiem, że mogę się znowu na komentarze narazić, że nas oszukali, okradli i tak dalej. To jest pod każdym filmem. Jest różnica, już nie 7% potrącenia, 6%, więc jakiś tam minimalny progres jest. Tu się już śmieję. No ale tak wyszło. Dobra. Także jak tam macie coś ciekawego, mądrego do napisania, do podpowiedzenia, to
To zapraszam do sekcji komentarzy. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.